Przedstawimy Państwu ostatni fragment filmu dokumentalnego pod tytułem Kanadyjskie Kaszuby, opisującego historię, tradycje oraz trudy życia codziennego polskich osadników, którzy już od 1858 roku przybywali w okolice Barry's Bay w prowincji Ontario. Film, zrealizowany przez naszego wieloletniego współpracownika Henryka Bartula, został nagrodzony w 1998 roku na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie. Ale mieli zwyczaj, że jak ktoś budował, to schodzili się wszyscy razem i nazywał się to tak zwany B-Day. Czyli od pszczoły, że pszczółki schodzą się razem i mają, zbierają ten miód, czy budują to, co później dla wszystkich jest dobre, smaczne. To nazwali B-Day. Wszyscy się gromadzili, ścinali drzewa, przygotowane już niekiedy było i budowali sobie chatyny i stodoły. Jak ten huragan przeszedł tam na farmie u nas w 1936 roku, to też rozwaliło budownię tak i to. To taki bizar był, to jednego dnia to porozwaliło, a drugiego dnia na piątą godzinę ci farmani są wszyscy prezeszli i mieli połowę już pobudowani. Zeszło sobie ci 50 chłopów. To się nazywało bi. A tak samo, czy szli wybierać kartofle, bulewki, albo co takiego wybierać, to kładził się ty pomógł. To się nazywało bi. A wieczorem tańce. Tańcowali tak, no. Bieda taka była, że my mieli pieniądze. Pieniądze nie było pieniądze. To mazali pszenica w miecha do Barry's Bay, nasz sklep, store, mój sklep, i winni trade, jakże to są mówisz, my tradowali? Wymienić. Wymienić, to mazali tyle grochu, pszenica, mazali 14 miechów pszenica, to winni nam dali 8 miechów mączy. Pieniądze nie było, oni mieli pieniądze, to oni jedni mu dali jajka, a dostali może fuń cukru, tak, albo fuń tarbata za jajka, jak zaniesli i tak dalej. Pieniądze mało co było, żeby jeden drugiemu zapłacił tam, jadą tobie tu piątka albo dziesiątka, tak nie to. To oni zaniesli jajka, bo to sami z farmy robili. Zaniesli jajka, a ze sklepu, ze sztoru dostaliśmy, czy to tam herbata, czy kawa, czy co, to tak było. Jak przyszła zima w tych czasach, to ojciec szedł do kompa, w las. I on był pojechany cała zima, on z Unkwinie i on jechał. Mamka była sama z dziećmi doma. Do Bożego Narodzenia robili to drzewo, a po Bożym Narodzeniu to na saniach wozili do jezorów i później pławili to rzekami. Było takie miejscami też, że było duży spadek w tych rzekach. To musieli pobudować taci koryta i to po logu po jednym naczym pchali jaś rzeka nazwę i dali do drugiego jezora i z tymi jezorami aż do Pioły. I to pożnęli te deski i teraz nakładali to na ten płecunk i dali do Łetawa z tym. Moje nazwisko jest Ludwik Lorbecki. Ja się urodzę tutaj na Kaszubach. Ja jestem czwarta generacja i moja praca jest w lesie.
To drzewo, co mamy usunąć tutaj, to idzie na desce i na papier i na furniture. Tutaj u tego Bernie'ego Rakowskiego pracuje to 12 lat. Pozemku bym przejechał nazad, jak śmieć dżinon, wtedy bym przejechał nazad. Wtedy bym przeniósł pieniądze z tego, co bym zarobił. Wtedy bym mógł sobie kupić może krowa, może bym chciał więcej bydła i takiego. Co bym urobił, to bym wlepł na pozemku, bym mógł kupić, dokupić. I zrobił zebo lepiej, tak bym, ja pamiętam, jak bym przejechał do domu, tak bym jechał do Brudnel i tam był sklep i bym kupił bryta, zecum i stof, bym to nazywali fabryk, materiał, co mamka usiła zecum fachów, usiła buksę, jacket, coat, i on kupił czopci, czopka, kapelusz. tak oni żyli. Więc praca w lesie była jedną z podstawowych źródeł ich zarobków. Tylko spadną pierwsze śniegi, nie za duże śniegi. Oni zaczynają pracować w lesie. To chodzi, mój ojciec też poszedł do Kępy na zima, bo nie było co tam, pieniądze, na farmach nie było pieniędzy, nic, bo to wszystko było tam w Alberce, tam w tych Saskaczu, w Manitobie, to wszystko dużo, you know, a tu to prawie tyle, co mieli do sami siebie, familia była duża, no ale co oni mieli na tej farmie robić, te familie, podrostali, to pojechali do Kitchener, do Toronto, do Ottawy, do... Tak? Te farmy musieli wypuścić, bo nie było... To nie wydawało. Nie wydawało tego owocu nijak. A teraz, jak te farmy były pustne, wszystko tak stojało latami, teraz z miasta przyjeżdżają, kupują te farmy nazwę, i na nich siedzą tak, ale co robią? Ja się urodzę na tej farmie na 44 roku. Teraz jest 20 lat, tu nikt nie mieszka. W tych czasach matka umarła, to jeszcze wpadnie w studniu. Jak matka umarła, to nie opłacało tu już na farmie więcej pracować. To ja poszedłem do miasta, gdzie pracował 30 lat i teraz robotę nazwę tu. Ale my tu dużo nie pracujemy, bo prawie tak na polowanie używamy to i tak ogród, tacy kawałki. Nie ma. Turyzm. Turyst, to wszystko co tu jest.
bardzo pracą, kombinę zbiorą, łerą są, bo jest budwę sadzą. Krowę miał, świnie miał, kurę miał. No, pierwszy, bo tu ludzie, to dziewczęta doma, staci małe, nie, bo je zrobiła. Zgrupy śleda, krowę doją i bulwakowa, łeba wybierała. No, teraz to by grabił, te dziewczy by grabił, są, no. Ja będę pierwszy chłopiak robił tu, łecymka do cymka. No więc dla starszego pokolenia to na pewno było też ciężkim przeżyciem, że młodzi już wychowani w szkołach, właściwie o normalnym programie szkół kanadyjskich, szybko zdali sobie sprawę, że Kanada daje o wiele większe możliwości ludziom niż to, co w tym rejonie Kaszubi mogli zdobyć. I dlatego właśnie ci młodzi zaczęli opuszczać farmy. Więc oczywiście, że dla tych starszych ludzi, przywiązanych do tych miejsc, które ich ojcowie czy dziadkowie z takim trudem wydarli tej ziemi, prawda, to było ciężkie właściwie przeżycie. Oni uważali jak gdyby, że ich dorobek poszedł w pewnym stopniu na marne. To jest mój ojciec. On jest 97 lat stary, to jest Ambrozji Osiecki, on jest 80 lat. A to jest moja córka, ona jest 12 lat, a ona już po polsku nie rozumie już więcej. Ci ludzie to są najstarsi, Kaszuba, co jeszcze żyją tu. Bo byli tak jak bracy i siostry. My się wszyscy rozumieli swoim językiem. Muzyka.